Cześć! Z tej strony Smart Pro i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Odcinek 15, dzień mamy również 15. Zobaczymy, jak się dzisiaj nasze przygody potoczą, a będą to ciekawe przygody, ponieważ dzisiaj możemy zejść na krzaka samą Berysę, jak widzicie, tutaj jest ikonka właśnie. Dlatego no zobaczymy, jak się potoczy, już jeśli wiecie to, co robić. Mój tekst jest wymyślony nie od dawna. Czy właśnie nie od dawna, to chciałem powiedzieć. No i już zaczynamy bez żadnego przedłużania. Pogoda jutro będzie słoneczna. Ej, słuchajcie, kiedy będzie deszcz jeszcze padał? Bo jak dotąd też tylko jeden raz przecież padał deszcz, nie? O, tego to ja się nie spodziewałem. Zapomniałem całkowicie, słuchajcie, o tym, że tutaj nam przecież wyrosły te dzisiaj. Te wszystkie nasze rzeczy. Czekajcie, tutaj nie mamy coś do muzeum. Przypadkiem geody mamy, to się rozwali. Bo dzisiaj pójdziemy sobie do muzeum, tak jakby co? Okej, tylko naweczka jeszcze. Standardowo. Przecież trzeba wszystko podlać. Dobra, no i mamy te kwiatuszki wszystkie, co nam wyrosły. W ostatnim odcinku mówiłem, że już nie będziemy sobie sadzić. No i postanowiłem, że nie będziemy sadzić. Dlatego... Dlatego po prostu nie będziemy sadzić, sprzedamy od razu wszystko. Bez sensu jest sadzić kolejny raz. Może i nawet więcej by wyrosło, ale... no nie wiem, wam powiem, nie wiem. Dobra. Ilik, ostatnia sztuka. No jak widzicie, pusto się zrobiło. Zostały nam tutaj tylko te rzeczy. Ja poddaję tutaj do skrzynki, żeby nam zostało po... Czekajcie, tak w ogóle, to czekajcie, zostawię 10 lików, to sprzedam. Okej. 10 defodilów, tutaj dandeliony jeszcze musimy włożyć, 10. Chcę zostawić po 10 z każdego typu, a złote i srebrne sprzedać, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli gra mi na to pozwoli. No i dobra, wszystko oddaliśmy, także resztę możemy sprzedać. No... Będą z tego solidne zarobki, to od razu da się zauważyć. Horsnipy wyrosły. Także pokażcie. Ile złotych? 2 złote. Jestem zły. Bo jak widzicie, brakuje nam jednego złotego parsnipa już tylko. Także no, ja mam takie szczęście. Właśnie to jest takie szczęście, że to jest nawet nieszczęście. Takie coś. Posadzimy sobie ten ryż nawet, bo i tak tutaj już nic nie rośnie. Aha, tego nie trzeba podlać, tak? Ja bym to podlał, mimo wszystko. Ja to podlałam zawsze, codziennie. No także to. Zapraszam do... Albo nie. W sumie teraz to już nawet nie ma co zapraszać do przyspieszenia. Bo patrzcie, ile nam tego zostało do podlewania. Tutaj mogłem to obgadać czymś, to podlewanie. Bo zobaczcie, ile tam tego tylko tutaj zostało. Już nie ma tych, nie ma parsnipów, także już nie ma co tu za bardzo podlewać. No i tak. Oczywiście też znowu, już mówiłem to w odcinku w Harrym Potterze odcinku. Bardzo wam za to dziękuję, że dobiliśmy te 100 subskryberów, jak ja to mówię. Tak prześmieszę, subskryberów. No bo słuchajcie, no... Ja nigdy nie wierzyłem, że to się kiedyś w ogóle stanie. No to bardzo wam za to dziękuję. A jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z Harrym Potterem, to polecam sprawdzić najnowszy filmik na kanale. Bo... Odpaliłem Harry'ego Pottera. Hogwarts Legacy. Także możecie sobie zobaczyć, jak mi poszło. Zapewne oczywiście będę nagrywał kolejne odcinki z tej gry, bo mi się ta gra bardzo podoba. I mam zamiar ją nagrywać więcej. Czekajcie, krzak tylko zobaczymy. Nie ma nic. Ale tutaj już zobaczcie, tutaj już coś jest, tutaj coś jest tu. I patrzcie, jak tym potelepiemy. Ale halo. O kurde, jak mało brakuje do czwartego poziomu foraża. Widzicie wy to? Jak będziemy mieli to od czwartego, nie od trzeciego. Pomyliłem się w wcześniejszych odcinkach, przepraszam.
Czyli jednak od czwartego poziomu dostałem po dwie sztuki salmonberzów z krzaków, a nie po jednej. Teraz dostałem po jednej sztuce, także no dosyć się ciekawie, bo myślałem, że jest całkiem inaczej. No, zobaczymy, może damy radę. Pójdziemy sobie odrobin, tutaj tylko chciałem pójść po właśnie salmonberzy. Salmonberzy są spoko, bo ich dużo występuje, a 25 energii i 11 życia odnawiają. To jest bardzo dobre pożywienie. Jeśli chodzi o początek, jeżeli się tego nazbiera w ciul, to później już nawet nie masz się co martwić tym jedzeniem. No to jest taka porada ode mnie. Żebyście zbierali jak najwięcej i jak najdłużej. Te samą berysy właśnie. O, kolejny ten, horseradish, będzie czwarty poziom? Jeszcze nie. Kurde, to kiedy? Mam tutaj krzaki. Okej. Tyk. Teraz tutaj. To jest totem. Także to w późniejszych wersjach gry może. Jeżeli w ogóle kiedyś użyję totemu. Mam jedno serduszko z tym. Z... O, masz kwiatka. O. Jak widzicie, Linus lubi prawie wszystko, co mu się da. Linus nie wyprzedza. Linus lubi wszystko, co się mu da. Dobra, tutaj mamy jeszcze. Okej. Okay. Idziemy do Robin z sikierą. Dobra. No i proszę bardzo. W poprzednim odcinku chciała nam... no właśnie, 250 monet nam dała. Całkiem spoko. Całkiem spoko wam powiem. Tutaj jeszcze z nimi pogadam. Dobra, zmarł. Nie mam w ogóle tych. No to dam jej tego. Dandeliona. Ale jednak i tak dalej nie wbiło, szkoda. Dobra. Teraz idziemy tak. O, Louis? Od kiedy tu Louis przychodzi? No powiem wam, że jestem teraz zaciekawiony. Nie pamiętam, że tutaj Louis przychodził kiedykolwiek. Dobra. Szukamy krzaków i idziemy do muzeum. Tutaj coś na dole, nie? Dobra. O, jest. Jest krzaczek. Dobra. Tutaj jest kolejny. Okej. Okay. Tutaj, słuchajcie, jak się przyjdzie 28 pod koniec jakiejś pory roku, to się dostanie taką pluszową maskotkę Junimo. To Junimo to są te duszki właśnie z Community Center. Także fajnie by było to zdobyć, wam powiem. I fajnie by było, jakbyśmy sobie to postawili, gdzieś by tak stało nam. Dobra. Harvey. Kolejne busze. Już mamy 19, no to dobrze. Fajna liczba. Tutaj jeszcze zobaczymy to. Dobra. Tutaj nie ma nic. Emily, a dobra, z Emily już pogadam, niech będzie. Dobra. No i idziemy. Idziemy dalej. Dobra. Jeszcze jakieś krzaki? Jakieś krzaczki eksa czy coś? Tutaj jest. O, jest, no kurde. Pamiętałem o tych ptych, ale nie wziąłem motyki. Kurde. Ech, ta gra mnie czasami tak denerwuje, że po prostu szok jakiś przechodzi. Dobra. Jest Evelyn. Dobra. Tutaj jeszcze. Zero serduszek. Z większościami mieszkańców mamy zero serduszek. Także no... Bardzo słabo, bym powiedział nawet. Ale na pewno to się odrobi. Idziemy teraz do tego, do Clinta, żeby nam geody rozbił. Bo jak nam rozbije geody, to będziemy mogli... jeszcze tutaj na plażę tylko wstąpię. Jak rozbije geody, to będziemy mieli jakieś może artefakty do włożenia. Kolejne robaki, no zaraz mnie coś szczyści zaraz.
Jaki jestem zły dzisiaj. Elio też wyłaz. Wyłaz, wyłaz. Wyłaz, a nie wylaz. A, już nie. Ja już nawet nie wiem, co ja mówię, słuchajcie. Ja już tu lecę na całego. W tych słuchawkach to i tak prawie nic nie słyszę, co mówię. Dobra. Dandelion. Idziemy do Clinta jak najszybciej, bo zaraz zamknie drzwi i będzie tyle. Będzie po Filipku. No to dobra, rozbijamy. O, to jest fajne. Idzie do muzeum, dobra. Kobor się też przyda, jak zwykle. To jest też chyba do muzeum. O, dwie sztuki. O, węgiel się przyda. Ej, ej. Co tak słabo? Znaczy słabo to może nie. Sprzedajemy sobie po jednej sztuce, ale mimo wszystko dało po dwa razy to samo. Ciekawe. Dobra, idziemy do muzeum teraz oddać. Donate. No to standardowo. Czekajcie. Oj, dobra. Przepraszam. Ale tutaj musiałem się poprawić. Dobra. Kość dajemy tutaj. To też dajemy tutaj. To oczywiście też. To też. Ej, no. No. Jezus, myślałem, że nic nie dadzą. Hamowa to by była. O, kurde. W tym muzeum to nic nie można dostać tylko pożytecznego. Zauważyliście to? Ja tak zauważyłem właśnie. Że nic tu się nie do takiego fajnego zdobyć. Dobra, kolejny Defodil. Kosz na śmieci przeszukamy sobie. O, Psalm of Bass się przyda. Albo się sprzeda, albo się przyda. Nie wiem, zobaczymy, co z nim zrobimy. Spam mamy też 0 serduszek, dobra. Abigail. Też 0 serduszek, dobra. To gdzie my teraz możemy pójść? Rzucimy sobie na farmę chyba. Z tego, co ja tutaj widzę po naszym ekwipunku. Wrócimy do domu. Schowamy te wszystkie rzeczy. I pójdziemy jeszcze na dół do marni szukać jagód kolejnych. Też może być ten odcinek taki chaotyczny. I w ogóle mało mówię. Nie wiem dlaczego w sumie. Nie wiem, powiem wam dlaczego tak jest. Dobra, z mamą basa jednak zadecyduję, że go sprzedam. Resztę zostawiamy. Dobra. To będzie szło tutaj, a to idzie tutaj. Dobra. I teraz idziemy na dół. Jeszcze oczywiście weźmiemy sobie te. Motykę, w razie co jakby jakieś były niedogodności czy coś z tych rzeczy. Dobra. Idziemy. Przez buszę się przyciskamy. Tutaj. Dobra. Okej. I nie ma nic na pierwszy rzut oka. Ale to już się zaczyna i to dużo. Umarnie jest zawsze dużo jagód. To się da zauważyć. Dobra. Jep. Tutaj jeszcze. Dobra. Tutaj kolejny busz. Ja to tak nazywam busz. Bo to jest taki w sumie krzak. No to busz. Dobra. So why did you become a farmer? I like to make tons of money. It's more... No tak. No. My tu w sumie jesteśmy przez dziadka. Bo dziadek nam, jak nie pamiętacie... nie. Nie, nie pokazywałem wam w tym sezonie trailera. Znaczy scenki początkowej. Ale możecie sobie ją zobaczyć w pierwszym sezonie i polecam zobaczyć tylko scenkę, nic dalej. Bo serio, jak to mówię, nie da się tego oglądać poprzedniego sezonu.
Znudzę się wam tylko. Tylko się poniżę tymi wcześniejszymi filmikami. Dobra. Tutaj jeszcze. Tutaj kolejny. I no dosyć dużo, słuchajcie, pozbieraliśmy, nazbieraliśmy. Dobra. Idziemy teraz tutaj. O, mamy tu, mamy Defodila. Dandeliona. O, i mamy level up. Zawsze mi się myli, Dandelion z Defodilem. Nie wiem czemu. O, Horseradish jeszcze widzę. O, ho! Po dwie sztuki już nam odlecą. I to od razu, słuchajcie, nie trzeba było do jutra czekać. To fajnie wam powiem. Możemy sobie teraz zebrać o wiele więcej tego wszystkiego. Podejrzewam, że nie wiem, z 80 wyjdziemy stąd? Podejrzewam, że coś takiego może się tutaj stać. Dobra. Tutaj coś. Mam berysy tutaj. Tutaj, ale to już jak będziemy górą wracać. Dobra, tutaj mamy. Tutaj, o. Tu jeszcze i ta wiewiórka wyrzuciła te. Tutaj mamy do zebrania. Dobra. A to nawet zjem teraz na miejscu. Okej. Okay. Zjem to na miejscu, bo nie chcę sobie miejsca zaśmiecać, a przy okazji da mi to jakąś energię. Także spoko. Dobra. Co tutaj? Co tutaj? Ten horseradish. Ale to jeszcze tutaj sprawdzimy sobie, co jest. Tutaj mamy krzaki. Halo, give me that. Dobra. Tutaj mamy kolejne. Uhuhu. Mamy dużo. I chyba na moje obawy i potwierdzenia się chyba sprawdzą, że wyjdziemy z 80 stąd. Bo jak widzicie, trochę już tego mamy. Trochę już tego nazbieraliśmy. Dobra, tutaj mamy. I tutaj. Dobra, horseradish i jeszcze ten krzak na górze. I jeszcze może jak najszybciej wstąpimy do zakazanego lasu. To tam jeszcze sobie też weźmiemy stamtąd, bo tam są też krzaki. Także jakby co, weźmiemy sobie jeszcze stamtąd. No i zakończyliśmy 77 jagód. Będę może tak mówił, bo mi jest trudno mówić takie słowa, naprawdę, uwierzcie mi. Trudno, wam też by było trudno mówić. O, tu jeszcze przecież nie zbieraliśmy przed wejściem do lasu nawet. Zapomniałem, wam powiem nawet o tym. To już jak będziemy wychodzić. Na razie krzesełko, pyk, pyk. Jesteśmy. Dzień dobry państwu. Dobra. Dawaj slajma. Dobra, ja tutaj przyszłem na inspekcję. Tutaj mamy też. Kurde. Dużo tego. Dobra. Ale proszę mi dać wyjść. Co za jakiś czarny slime? Kurde. Ponaciskałem wszystko naraz. Tutaj jeszcze są. Więcej niż 80 mamy. Dobra. Okej. Okay. Kurde, teraz jest grano czas. I to tak bardzo wam powiem. Grano czas. Dobra. Lej go. Teraz tutaj. Szybko pozbieraj. Tutaj szybko, szybko. Tutaj dawaj. Okej. Okay. Teraz tutaj jeszcze. Dobra, jest 12 w nocy. Także wyłazimy stąd jak najszybciej, jak tylko to zbierzemy. Tutaj. Tutaj. I tu ostatnie. I tu jeszcze są busze. Dobra, już zbierz to. Najwyżej będziemy niewyspani. Ale mamy dużo jagód. Także to się nam opłaciło. Dobra. Do widzenia państwu. Tyle mnie tu było. Wychodzimy. 113 jagód. Czy my jesteśmy mądri? Mądrzy? Na umyślnie? O, sowa. Sowa leci, słuchajcie. Fajnie. Kurde, szybko. Teraz nie ma czasu na takie rzeczy. Dobra, idziemy. 115 jagód. Nie dojdę do domu chyba. No kurde! Kurde, jeszcze te fibery, jeszcze tych fiberów tylko tu brakowało. Jeszcze tu na górze krzaki. Chciwość mnie zje. Nie dam rady, nie dojdę. Nie dojdę do domu. Będą jaja. Nie dojdę.
Ja dojdę do domu. Czy dojdę? A nie by było. Tutaj. Dobrze, dobrze. Dobrze lecisz. Lecisz, smarcik. Jesteś, Jezu. O kurde, słuchajcie, jakimś cudem zdążyliśmy. Farming na poziomie trzecim, foraging. I ile pieniędzy z tego? 2000 prawie. No, bardzo duża kwota. 2500 razem zarobiliśmy dzisiaj. Także dobra, 16 dzień wiosny. Jutro będzie padać. W końcu. Jutro, dzisiaj też są mobelysy. O, i tutaj nawet są mobelysy, zobaczcie. Mamy tutaj koło domu. Fajnie. Energia jest pełna. Tutaj jest wszystko. Kalafior wyrósł. O, także fajnie. Kalafior sobie oddamy w już w następnym odcinku. O! Przepraszam, że się wydarłem, ale... Czy wy to widzicie właśnie? Z tego malutkiego, to bym nawet nie pomyślał, że wyrośnie. Bez nawozu, słuchajcie, to nawet było. I bez nawozu mi wyrósł ostatni, który potrzebuje złoty parsnip. Ale ja mam szczęście, wam powiem, ale to już oczywiście w następnym odcinku. Kalafior i to wszystkie rzeczy w następnym odcinku. Także co? Ja byłem Smart Pro. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I wiecie, co robić, co robić. I ja się z wami żegnam. Pa, pa!